Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jeśli oglądacie moje materiały, to wiecie, że ja bardzo często narzekam na czy to Android Auto, czy Apple CarPlay, które działają po tak zwanym kablu. Tak jest nadal w bardzo wielu nowych samochodach, tak jest w moim aucie, co mnie denerwuje, więc postanowiłem coś z tym w końcu zrobić przy pomocy tego urządzenia za niecałe 300 zł. Pytanie tylko, czy takie urządzenie, nawet nie jak, tylko czy to w ogóle działa? Zapraszam na test. No dobra, to do rzeczy. Ja to urządzenie kupiłem sobie sam, zapłaciłem jakoś 289 zł, tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj wrzucę potwierdzenie, może bez moich danych, ale żebyście widzieli. I chciałbym, żeby to był początek takiej może serii, która na pewno będzie bardzo nieregularna, ale chciałbym pokazywać Wam rzeczy, które kupię sobie sam do samochodu i wtedy wiecie, zawsze będziecie mieli taką wiedzę, a tym bardziej będziecie mieli taką wiedzę, jeśli ktoś podeśle mi coś do testu. Ja ciągle dostaję takie propozycje, nie mam czasu tego robić, ale muszę ten czas w końcu znaleźć, bo to są fajne rzeczy. I myślę, że często warto je pokazać, jeśli jest taka okazja. Tylko taka umowa, zawsze jeśli ktoś wyśle mi coś do testu, to Wy o tym wiecie i tak samo wiecie, jeśli coś kupiłem sobie sam. Także to kupiłem sam i może bez jakichś długich unboxingów, bo ja tego nie lubię, także otwórzmy to i zobaczcie, co tutaj w ogóle jest w środku. No i oczywiście główne urządzenie. To się nazywa CarLinkit, nie wiem jak to się poprawnie wymawia, ale pewnie jakoś tak. I w środku mamy tak naprawdę dwa kabelki. Jeden to jest USB-C do USB-C i drugi, ja na przykład u siebie mam w telefonie USB-C, ale w samochodzie jeszcze USB-A, także fajnie, że to jest w środku plus jakaś tam instrukcja. I to jest w zasadzie tyle. I teraz pytanie, jak to działa, jak to połączyć? No i nie jest to najtrudniejsza rzecz na świecie. Ja to sobie wszystko rozłączyłem, żeby mieć tak na świeżo, żeby Wam pokazać, a testuję to jakieś 2 tygodnie. Także jakąś tam wiedzę już mam. Tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to podłączacie to urządzenie do samochodu, do USB oczywiście. Wskakujemy na telefon. Szukamy Bluetooth. I mam coś takiego jak AutoKit. Łączymy się. Powiąż. Trwa to tak naprawdę chwilę i zobaczcie, podświetliła się ikonka Android Auto, która przed chwilą była, że tak powiem, przyciemniona. Cyk. I to jest tyle. Ja jestem już połączony z Android Auto bezprzewodowo. Normalnie to u mnie działa zawsze przy użyciu kabla. Także mamy rozwiązaną pierwszą zagadkę, czy to w ogóle działa, w sensie czy się sparuje, no to się sparowało. Dwie kolejne rzeczy, to było tak, ja zastanawiałem się, czy to na przykład nie będzie w ten sposób, że całe łączenie i tak dalej będzie trwało tyle, że ja szybciej podłączyłbym ten kabel i bym zapomniał. Bo ja korzystam z samochodu w ten sposób, że 100 razy w ciągu dnia do niego wsiadam, wysiadam, włączam, wyłączam i cały czas mnie to denerwowało, że musiałem to ciągle podpinać, gdzieś tam kabel tutaj leżał, ktoś obok siadał na niego. Więc może po prostu zamiast gadać, to sprawdźmy. Ja wyłączę samochód, wyjdę i zobaczymy, jak szybko to się sparuje, jak szybko to się połączy. To spadam. No dobra, jestem z powrotem. Uruchamiamy samochód i zobaczymy, ile będzie to trwało. Nic nie podłączam. Zobaczymy, jak szybko to się w ogóle sparuje. Jeszcze czekamy. Ja w tym czasie przeważnie cofam gdzieś tam z parkingu. I mamy, zobaczcie, ikonka Android Auto podświetliła się, zrobiła się taka jaśniejsza. Telefon cały czas bez żadnego kabla. Android Auto działa. Także mamy rozwiązany pierwszy temat, czy to się w ogóle połączy. No to się połączy. Jak długo to się łączy, no to przed chwilą widzieliście. Może to nie jest jakoś mega błyskawiczne, ale ja wsiadając do samochodu, zaczynam sobie gdzieś tam cofać i jak zacznę jechać, to mam podłączoną mapę Android Auto. Mogę sobie włączyć mapę i wszystko jest ok. Trzecia rzecz, no dotyczy już tak naprawdę jazdy i użytkowania. Ja, tak jak powiedziałem, używam to jakieś 2 tygodnie i w tym czasie rozłączyło mi się 2 razy. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Nigdy nie miałem takiego urządzenia innej firmy. Jeszcze raz Wam pokażę, to jest, wygląda to w ten sposób, jeśli chodzi o opakowanie, CarLinkit. Jeśli chodzi o model, to jest to CPC200 i tu teraz parę ważnych rzeczy.
Ja sobie kupiłem urządzenie, ponieważ używam Android Auto, do połączenia Android Auto. Jeśli chcecie CarPlaya, to do tego jest inne urządzenie. Są urządzenia do CarPlaya, są urządzenia i do Android Auto, i do CarPlaya, razem wszystko w jednym. Także macie do wyboru, do koloru. Kolejna rzecz, ja nie sprawdziłem tego w jakiejś długiej trasie, gdzie na przykład jedziemy 5 godzin, ale to z prostego powodu. Jak jadę w trasę, to ja i tak używam Android Auto, tak jak pewnie Wy, podłączając kabel, żeby się po prostu nie rozładował telefon, więc nie wiem, jak to jest na takiej długiej drodze, ale myślę, że to jest nieważne. Ja używam samochodu w ten sposób, taką mam pracę, że w trakcie dnia 50 razy tu wsiadam, wysiadam. I to jest dla mnie zbawienne, nic nie muszę robić, wsiadam, wszystko działa. Łączenie jest banalnie proste, tak jak widzieliście, tak naprawdę nie robi się tutaj nic oprócz sparowania z Bluetooth. I teraz posłuchajcie mnie, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, o której musicie wiedzieć. To urządzenie nie zastępuje Android Auto. To urządzenie jedynie pozwala połączyć telefon bezprzewodowo z samochodem, w którym już Android Auto jest, tylko działało przy użyciu kabla. To jest bardzo ważna informacja, żeby nikt tego nie pomylił, gdzie ma na przykład jakiś starszy samochód, kupi to i będzie się zastanawiał, czemu to nie działa. No nie działa, bo nie masz Android Auto w samochodzie. Więc zapamiętajcie, to jest jedynie moduł umożliwiający bezprzewodową łączność z samochodem, który ma wbudowany system Android Auto. Nie ma co tutaj przedłużać, bo to jest tak naprawdę bardzo proste urządzenie, bardzo proste w wykorzystaniu, podłączeniu, użytkowaniu. Jeszcze jedna rzecz. Tak jak to urządzenie kupiłem sobie sam, to współpracą w tym odcinku jest współpraca ze sklepem, który to urządzenie mi sprzedał. Ja odezwałem się do chłopaków już po pewnym czasie, jak sobie to kupiłem, jak tego użytkowałem. Byłem bardzo zadowolony z obsługi, bo zamówiłem to chyba w środę, a chyba w czwartek już miałem w domu, w czwartek albo w piątek, bardzo szybko. Wydaje mi się, że to był jeden dzień, po drugie od razu odpisywali na moje maile, więc postanowiłem, że po prostu ich Wam przedstawię. To jest sklep partstore.pl i naprawdę bardzo polecam. Powiem jeszcze jedną rzecz, jak chcecie sobie kupić takie urządzenie, to w partstore.pl kupicie sobie je dzisiaj taniej niż ja kupiłem, bo wystarczy wpisać kod AUTOMOTOVLOG, wszystko macie w opisie do tego filmu i kupicie sobie takie urządzenie, czy jakieś inne urządzenie 10% taniej. Jeśli chcielibyście urządzenie innej firmy, na przykład firmy OttoCast, to partstore jest chyba jedynym przedstawicielem w Polsce, który sprzedaje urządzenia tej firmy i one mają również bardzo dobre opinie, chyba nawet lepsze niż to, więc jeśli chcielibyście, abym przetestował takie urządzenie, to dajcie znać, możemy to zrobić. Tak samo jeśli chcielibyście, żebym przetestował CarPlaya, czyli iPhone'a, jest taka opcja, więc też mogę to zrobić, dajcie znać w komentarzach. W ogóle jeśli macie jakieś pytania, czy co do tego urządzenia, czy co do jakichś innych, czy coś mam jeszcze sprawdzić, to piszcie, ja to zrobię, nie ma żadnego problemu. A ogólnie, czy jestem z tego zadowolony i czy kupiłbym to jeszcze raz? Na 1000000% tak. Na ten moment to jest coś, co bardzo ułatwia mi życie z tym samochodem, z tym telefonem. Właśnie jeszcze pamiętajcie, bo tu są trzy zmienne. Samochód, telefon i urządzenie. Bo może to urządzenie będzie się nie dogadywać z Waszym samochodem. Albo z telefonem, albo telefon z samochodem. Ja nie jestem tego w stanie sprawdzić. Mówię to na przykładzie Opel, Samsung Galaxy S22 Ultra i CarLinkit CPC200. Także to jest to połączenie i to tak działa, jak powiedziałem. Dwa razy się rozłączyło. Czy to jest dużo? Wydaje mi się, że nie. Na przykład biorąc pod uwagę, ile razy coś takiego rozłącza się w Skodzie. Także z mojej strony to tyle. Jeśli są jakieś pytania, to czekam w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.